Cześć, z tej strony mówi Zielu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. I dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o teorii kosztów komparatywnych Davida Ricardo. Pewnie dla niektórych osób, które są zaznajomione z tematem, oczy się zapaliły jak żarówki i chcą mi powiedzieć, ale Zielu, to jest temat czysto ekonomiczny. To nie jest ani temat filozoficzny, ani prawny. To dlaczego chcesz go omawiać w ramach tej serii? Ja odpowiem, zgadza się. Absolutnie się z Wami zgadzam, ale będąc na studiach prawniczych, w ramach jednego przedmiotu, zostaliśmy prawie że zmuszeni do nauczania się tej teorii. W związku z tym, może jest wśród Was jakaś osoba, która również pójdzie na te studia prawnicze i będą potrzebowali takiego łopatologicznego wytłumaczenia, czym jest ta teoria. Ja tego łopatologicznego wyjaśnienia Wam po prostu tutaj po pierwsze dostarczę, a po drugie, tak zastanawiając się dłużej nad tym, już zastosowaniem tej teorii i jej konsekwencjami. Doszedłem do bardzo ciekawego spostrzeżenia, że można to ładnie porównać z Lemem i z problemami, które zauważył Stanisław Lem, do których przejdę później i uważam, że ta refleksja jest na tyle ciekawa, żeby po prostu nagrać ten materiał i Wam o tym opowiedzieć, więc mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Dobrze, to teraz dla osób, które nie znają tej teorii kosztów komparatywnych. To została ona sformułowana przez Davida Ricardo. Kim jest David Ricardo? No i to Wam muszę się pochwalić, że to jest osoba, która w moim życiu tą jedną historią przewija się od czasów gimnazjalnych i ja do teraz właściwie nie wiedziałem, że pan David Ricardo to jest właśnie ta osoba. Właściwie teraz, od wczoraj się dopiero, bo wczoraj dłużej o nim poczytałem i nagle zobaczyłem, Boże, to jest ten koleś od tej historii. A jak wygląda tam ta historia? No, musicie wiedzieć, że w XIX wieku, tak XIX, no, przełom XIX-XVIII wieku, generalnie cała Europa robiła fory przed bitnymi Francuzami pod wodzą Napoleona Bonaparte, a zwłaszcza pod tym względem robili pod siebie Anglicy. No i w 1815 roku doszło pod bitwy pod, tutaj nie jestem pewien, jak to się wymawia, bo ja zawsze czytałem bardziej po angielsku Waterloo, ale w niektórych tutaj mediach czytam, że powinno się czytać Waterloo albo Waterloo. Więc nie wiem, jaka jest ostatecznie poprawna wymowa. Podałem Wam po prostu te wszystkie trzy. W każdym razie chodzi o tą bitwę, która się rozegrała w czerwcu 1815 roku. To tam był chyba 20 któryś czerwca, teraz nie jestem pewien. Ale chyba była bezpośrednim następstwem bitwy pod Ligny. Żebyście jeszcze mieli kontekst historyczny dla osób, które są nogami z historii. To było tak, że po tym jak Cesarstwo Napoleona za pierwszym razem zostało rozbite, on sam udał się na wygnanie na Elbę. Tak, najpierw była Elba, to udało mu się uciec z tej Elby, zebrać tam swoją armię, wrócić do Paryża, objąć znowu władzę i tam w okresie 100 dni próbował odbudować swoje imperium. No i generalnie Prusy i Anglicy chcieli mu się przeciwstawić i mieli połączyć ze sobą siły. Więc Napoleon ruszył na nich tam na północ i najpierw rozbił Prusy w bitwie pod Ligny, ale nie do końca ich rozbił, bo uciekł między innymi ze swoim kawałkiem armii Blücher. Też nie wiem, jak się do końca wymawia, ale to jest B, L i to U jest tymi dwoma kropkami u góry. To się jakoś tam Blücher, jakoś tak się go czytało. W każdym razie on uciekł ze swoją armią i to będzie kluczowe, bo on potem bo Napoleon potem oczywiście dotarł pod to Waterloo, gdzie się bił z armią Anglików pod wodzą arcyksięcia Wellington, Arthur Wolseley, zwany księciem Wellington. Ta armia Blichera w późniejszej fazie bitwy dotarła z posiłkami, co było no, dosyć znaczące ku temu, jak to starcie ostatecznie się zakończyło. Do tego za chwilę jeszcze przejdziemy. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. A i to było istotne, bo Napoleon też nie mógł, na pewno zgrołci nie był w czasie bitwy pod Waterloo, bo zgrołci był na skrzydłach i miał za zadanie ścigać Prusaków, żeby nie dołączyli do tej bitwy, nie? No bo i nie rozbili ich do końca, więc było ryzyko, że dołączą. Ryzyko się sprawdziło, no i niestety bitwa poszła tak, jak poszła. No dobra, to już Wam powiem, Napoleon po prostu przegrał tą bitwę. Ale nie wiedzieli tego Anglicy w tamtym czasie, a David Ricardo wiedział, co z tym faktem zrobić, tego jak się roznosi informacja. Bo wszyscy byli, zwłaszcza w Londynie, bardzo mocno przerażeni tym, że Napoleon wygra tą bitwę. Zresztą w ogóle się oni bali Napoleona. Nie wiem, czy znacie historię małp, które szpiegowały dla Napoleona. To jest świetna historia. To jest historia, która była przed tym. Jeszcze wtedy imperium było Napoleona w pełni.
I wszyscy się obawiali w Wielkiej Brytanii tego, że Napoleonowi coś strzeli do głowy i postanowi się zdystansować ze swoimi statkami i będzie inwazja. I pewnego dnia zdarzyło się, że jeden ze statków zatonął w pobliżu tam wybrzeża właśnie Wysp Brytyjskich. Jakaś wioska była, zobaczono, że zatonął statek, ale nikt nie zobaczył bandery, pod jakim ten statek płynął. No i jak, no wiadomo, jak to jest po rozbiciu statku, te wszystkie jego części zostały na plaży, ludzie tutaj wiśniacy przychodzili i był rozbitek, był ocalały i była ciemna noc, bo to też dodałem, że był wieczór i dlatego, że był wieczór i było ciemno, to nikt nie dojrzał tej bandery, tylko statku jak zatonął. No i było ciemno, no i był ten człowiek rozbitek, który leżał na piasku. No i oni podeszli do niego i pytają, i mówią do niego po angielsku, co się stało, gdzie płynęliście, kto był kapitanem i tak dalej. A ten tak patrzy po wszystkich i nic nie mówi. Ale wszyscy dookoła, kurczę, to nie może być, dlaczego nie odpowiada? A co jeżeli on jest szpiegiem? Nie, niemożliwe, żeby był szpiegiem. Tak, ale nie, on musi być szpiegiem, skoro nic nie rozumie. Tak, to na pewno Francuz, zobacz jak on wygląda. Tak, to Francuz, on na pewno przyjdzie tutaj. On przyjdzie tutaj szpiegować do Napoleona, on nas tutaj wszystkich zabije. I generalnie jak się nakręciły te sytuacje, tamten wcale nic nie odpowiadał, tylko patrzył, wzięto go za fraki, zabrano do tego miasteczka czy tam wioski. Tak, to wioska raczej była. I tam bez żadnego cyrtolenia został mu odczytany od razu wyrok oskarżenia. Nawiasem mówiąc, przy tym jak działają polskie sądy, to jest nie do wyobrażenia. W każdym razie doszło do samosądu i został rozbitek powieszony. No i następnego dnia, żeby tam wydać ten akt zgonu, zadzwoniono po lekarza z sąsiedniej wsi. Znaczy z sąsiedniego miasta, znaczy zadzwoniono, posłano. No i przyjechał ten lekarz po to, żeby wystawić akt zgonu. Została mu wytłumaczona cała sytuacja, przedstawiony tam akt oskarżenia, to co, za co został skazany. No i lekarz spojrzał, obejrzał tego tutaj wisielca, no i napisał akt zgonu, że oskarżona o szpiegostwo Napoleona małpa, podał tam jej ten rodzaj, faktycznie została skazana, faktycznie nie żyje i została skazana za szpiegostwo na karę powieszenia. W każdym razie Brytyjczycy mieli taką paranoję na punkcie Napoleona, że nawet małpę za to, że szpiegowała Napoleona, powiesili. W każdym razie duża to musiała być małpa. Dobrze, więc macie nastrój tego Ricardo. I Ricardo też na tym zarobił, bo Ricardo po bitwie pod Waterloo mówił, że zna wynik pod tą bitwą i że Anglicy dostali w ciry, zostali rozbici, to Imperium Napoleona się odrodziło. I wszyscy wtedy, ola Boga, dramat, trzeba pokryć wszelkie straty, trzeba wykupić wszystko, co tutaj jest, no bo i trzeba się przygotowywać. No i wszystkie akcje poleciały tak, wszystko co tam było. No i pan Ricardo wszystko wykupił. No i pan wszystko wykupił. Przyszli właściwie posłańcy, którzy mówili, ej, tamci to mówili ściemę. Wygraliśmy. Napoleon został pokonany. Zresztą przynieśliśmy tutaj takie super czapki. Bo nie wiem, czy wiecie, że ci strażnicy, którzy są w pałacu Buckingham, mają takie włochate czapki. I te włochate czapki, które oni mają, to są czapki, które kiedyś należały do Starej Gwardii. A Stara Gwardia to była elitarna jednostka francuskiej armii, która no, z Napoleonem była wszędzie tam byli najwięksi weterani tych wszystkich bitew, która nigdy nie złamała szyku, nigdy nie została właściwie pokonana w bezpośrednim boju do momentu tej bitwy pod Waterloo, gdzie pod koniec tej bitwy została wrzucona do boju, wpadła w zasadzkę, to chyba w dolinie La Haye Sainte, ale nie jestem pewien, ale wpadli w zasadzkę, zostali mocno wystrzelani, złamali szyk i uciekli po raz pierwszy i jedyny w swojej historii. No i jak uciekli, to zostawili po sobie te czapki i ci Anglicy, którzy wygrali tą bitwę, zabrali te czapki do siebie, do pałacu Buckingham, jako symbol tej wygranej z Francuzami, nie? To też taka ciekawostka, więc pokazali też te czapki, no i od razu te ceny akcji się znormalizowały, no a David Ricardo tylko na tym zarobił. No i dobra, więc macie tutaj ten podtekst historyczny. Ale David Ricardo stworzył też teorię kosztów komparatywnych, którą wytłumaczę wam na chłopski rozum. Chłop siedzi sobie w Wielkiej Brytanii i patrzy, że ma fajne ubranko. I ubranko jest dobre jakościowo i fajnie, bo to ubranko jest tanie i dobrej jakości i super. Super jest mieć takie fajne ubranko, prawda? No. I potem poszedł do sklepu kupić wino. I wino było niedobre. Nie dość, żeby było niedobre, to jeszcze drogie jak diabli. I nie fajnie, żeby było takie drogie wino. No i myśli sobie Ricardo, co to zrobić?
Nie wie, co zrobić. I pojechał do Wielkiej Brytanii na wakacje, do Lizbony. I siedzi w Lizbonie. I patrzy, a tam, o, wino. Ale fajne, tanie, dobre wino. Super, kupię sobie na zapas. A potem, o nie, przedarły mi się ciuszki i idzie do sklepu w Portugalii kupić sobie ciuszki. I o nie, ale te ciuszki są drogie. Jakie beznadziejnej jakości. No i co wtedy pan Ricardo stwierdził? Ej, najfajniej to by było, gdybym, nieważne czy jestem w Portugalii, czy w Wielkiej Brytanii, czy tam w Anglii, to żebym jednocześnie miał dostęp do taniego ubranka i do dobrego wina. I generalnie konsekwencją teorii tutaj tego, że ta wymiana jest dobra, jest taka, że tam komparatywnie względem nam tych tam bla bla bla, nawet tam mimo kosztów i tam innych, jest takie, że i tak się będzie opłacało kupić wtedy z tego importu to ubranko, bo to ubranko będzie no lepszej jakości po prostu, nie? I z tego powodu, że będzie lepszej jakości, a nie musi koniecznie tam oscylować ceną, to będzie ten. To i tak się będzie sprzedawać. Generalnie to tłumaczy tam pewne zawiłości tam bankowe, ale tego wam nie będę, znaczy ekonomiczne, nie będę wam tego tłumaczył, bo ekonomistą nie jestem. Nie chcę tutaj się pchać z tymi kompetencjami. Przeczytajcie sobie sami na temat tej teorii, bo jest dosyć ciekawa z tą obserwacją. Ale najważniejszą konsekwencją tej teorii jest taka, że jeżeli przyjmujemy tą wspólną wymianę handlową pomiędzy tymi krajami, to dochodzimy do momentu specjalizacji, czyli Brytyjczycy specjalizują się w produkowaniu ubranka, natomiast Portugalczycy specjalizują się w produkowaniu wina. I ten rynek, bo jeżeli najwięcej będzie nam schodzić tego wina, które będzie tutaj tanie, dobrej jakości, my nie też, że u siebie, to jeszcze u Brytyjczyków będzie, znaczy u Anglików będziemy je sprzedawać, no to profit, to opłaca nam się produkować tego coraz więcej i coraz więcej. Natomiast tego ubranka, z racji tego, że ubranko sprowadzamy i tak od Anglików, które jest lepszej jakości, no to możemy sobie zaniechać produkcji. Podobny schemat mamy na przykład, nie wiem, na rynku energetycznym. Na rynku energetycznym było tak, że przez pewien czas, że dużo lepiej było sprowadzać energię z innych krajów, niż produkować, znaczy wydobywać nasz węgiel w tym, na południu, na Śląsku. Tak wychodziło z tych statystyk ekonomicznych. No ale tam są te inne elementy, na przykład niezależności energetycznego, bla bla bla. Nie będziemy też tutaj wchodzić do końca, ale to jest podobny mechanizm. Bo podobną konsekwencją tego mechanizmu jest to, że w pewnym momencie, jeżeli to będzie dalej szło, to w ogóle nie będzie nikogo, kto będzie produkował ubranko w Portugalii i nikogo, kto będzie produkował wino w Anglii. To idzie do specjalizacji tego rynku, że my będziemy produkować tylko wino, a wy będziecie produkować tylko ubranko. Iż oboje będziemy z tego korzystać, bo będą one tanie, tanie, tanie i dobrej jakości. Po prostu. I dlaczego to mi się skojarzyło z Lemem? Bo Lem kiedyś opowiadał, znaczy kiedyś, jeżeli czytaliście pamiętnik znaleziony w wannie, wydawany również pod nazwą Misja, to całość książki zaczyna się od tego, że jest powiedziane, że doszło do wielkiej tragedii papiru. I na skutek tej wielkiej tragedii papiru, że on w ogóle zniknął, została stracona cała wiedza ludzkości, a ta wiedza ludzkości, która była, okazało się, że była tak bardzo wyspecjalizowana i rozczłonkowana, że niemożliwym było z powrotem zebrać ją do przysłowiowej kupy. Nie było żadnego podmiotu, który był w stanie zebrać tą całą wiedzę w jedno i rodzili się tylko i wyłącznie specjaliści danego zagadnienia, którzy w innym zagadnieniu kompletnie się nie znali. I tacy no, po prostu później było, że nie nadawali się do niczego, może tak to nazwijmy. No i to mi się skojarzyło właśnie z tym rynkiem, bo konsekwencją w tym pamiętniku nawiedzonym w wannie było to, że po tym jak doszło do tej tragedii papiru, czyli nie było tego papieru, nie było tej zapisanej wiedzy, ludzkość cofnęła się ileś lat do tyłu, tam chyba 300 czy 400 lat do tyłu, bo tą całą wiedzę, która była ta specjalistyczna, nie była nikomu do niczego potrzebna i do niczego się nie nadawała i była zbyt rozproszona. I trzeba było z powrotem wymyślić pomysł ku temu, aby móc ją w jakikolwiek sposób połączyć, żeby można było cokolwiek z tym zrobić. I podobny problem, tak jak u tego Lema z tą wiedzą, widzę tutaj z tą teorią kosztów komparatywnych. Bo wszystko jest fajnie do momentu, kiedy działa i jest fajnie, kraje się dogadują ze sobą i dochodzi do tej wymiany. Jednakże istnieją sytuacje, tak jak chociażby ten węgiel, który podałem, gdzie są surowce, gdzie nawet mimo tego, że no, uważamy, że jest on mniej opłacalny od tego zewnętrznego, który pozyskujemy, to ma on na tyle dla nas znaczenie, powiedzmy, czy to strategiczne, czy to powiedzmy dla przytomności naszej gospodarki, że to będzie złe, że to nie będzie zbyt rozsądne,
żeby cały czas opierać się na tym, co możemy importować i brać od kogoś. Może tak to jakoś nazwijmy. Nie wiem, jak to mam to jeszcze powiedzieć. Nie wiem, jak mam to jeszcze tutaj inaczej uzmysłowić, bo to jest trochę tak jak z takim życiem na kredyt, nie? Na to, że ta druga strona będzie nam cały czas dostarczać jakichś świadczeń. O, nie, nie jak życie na kredyt. Jak mamy matki, które, jak mamy, o, zawód matkę. Czyli mamy, że ojciec tylko i wyłącznie haruje, to on dostarcza jakichkolwiek środków, a ja tutaj tylko i wyłącznie zajmuję się dziećmi. I liczę na to, że ja zajmując się tymi dziećmi nie dbam kompletnie o swój rozwój, niczego się nie uczę, nie dokształcam się, nie dbam o swoją inteligencję. Po prostu generalnie urodziłam się po to, żeby mieć podstawowe wykształcenie, być przy garach i sprzątać, nie? No to jeżeli przyjmiemy taką postawę, to oczywiście ona się może nam opłacić, jeżeli ta osoba, z którą się zwiążemy, będzie w porządku. Ale najprostszy scenariusz, mąż umiera, nie musi być wcale kanalią, wystarczy, że po prostu mąż umrze w jakimś wypadku. I nagle się okazuje, że ta kobieta jest bez niczego, bo ta jej specjalizacja, bo co z tego, że ona jest w stanie wszystko ogarnąć w domu, skoro to niekoniecznie może jej skoro nie sprawia do tego, że będzie miała środki ku temu, żeby ten dom utrzymać i te dzieci, które się tam znajdują. I tu podobny schemat, podobny problem możemy się tu zapatrywać z tymi rynkami. Co jeżeli na przykład w Wielkiej Brytanii doszłoby do, nie wiem, trzęsienia ziemi raczej te popularne w Europie nie są, ale kiedyś było. Więc załóżmy, że doszło do trzęsienia ziemi albo erupcji jakiegoś tam wulkanu. Może prędzej wulkan jakiś tam znajdziemy? No jeszcze nie jestem pewien. Chyba najbliższe wulkany są dopiero tam we Włoszech. Ale od czego mamy wyobraźnię? Ale doszło do jakiejś katastrofy klimatycznej czy jakiejś innej naturalnej, która spowodowała to, że to wino po prostu przestanie, że tego wina będzie dużo mniej albo będzie dużo gorszej jakości. Oczywiście ktoś może powiedzieć, może się znaleźć inny partner, który wypełni to zapotrzebowanie i on zacznie się w tym specjalizować. Jasne, ale spójrzmy na to z perspektywy Wielkiej Brytanii, boże, z Portugalczyków, którzy się specjalizowali. Będą musieli tak, znaleźć nowy przedmiot do specjalizowania się, to po pierwsze. Po drugie, to wszystko, tą całą infrastrukturę, którą mieli i tak dalej, to szlak może jasne trafić. Po trzecie, może być jeszcze element taki, że specjalizujemy się w czymś, co się bardzo szybko przeterminuje. Prosty przykład. To też mi kiedyś ojciec podawał. Kiedyś była firma specjalizująca się w dostarczaniu lodu. Kiedyś było tak, że kiedyś nie było lodówek. I kiedyś, jeżeli chciałeś coś zamrozić, to trzeba było mieć kostki lodu. I była taka firma, która miała bardzo mocno rozbudowane sieci przesyłania tego lodu w taki sposób, żeby był przewożony z jednego miejsca do drugiego, żeby był odpowiednio schładzany, żeby towary tam były i oni zajmowali się po prostu tym, sprowadzaniem tego lodu w odpowiednich warunkach. Pojawiła się nagle lodówka, która okazała się bardzo prosta w tym posługiwaniu się na temat tego, jak ona działa do mrożenia tych potraw. Była dużo wygodniejsza, nie potrzebowała takiej infrastruktury jak to dystrybucja lodem i cały interes szlak trafił. I tak samo szlak trafił tych wszystkich specjalistów od tego przewożenia lodu, musieli znaleźć inne zatrudnienie, musieli zająć się czymś innym. Bo postęp po prostu ich wyprzedził. I na przykład może być Kodak z aparatami, to też mi podawał fajny przykład. Wyobraźcie sobie, Kodak kiedyś miał prawie że monopol na zdjęcia i był bardzo liczącą się firmą. I Kodak robiąc, i oni mieli tam oczywiście dział dystrybucji, ale on działa na zasadzie takiej, żeby na przykład mniej płynów wykorzystywać do tego, żeby wywołać zdjęcia, bo zdjęcia kiedyś się wywoływało. Albo żeby to wywołane zdjęcie z kliszy było dużo lepszej jakości niż ostatnie zdjęcie, które było wywoływane, nie? A tutaj nagle wchodzi aparat cyfrowy, który powoduje, że nie musisz się babrać z żadnymi kliszami, z żadnymi zdjęciami, po prostu robisz zdjęcie i od razu możesz je wydrukować, nie? A jest na początku były gorsze jakości, teraz już chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby można było robić takim zwyczajnym aparatem jak wtedy zdjęcia, żeby wywołać klisze. Chociaż hej, wracają te Insta aparaty, Instabax. Są popularne tam zwłaszcza w Chinach i Korei, ale też w Polsce widziałem, że sporo osób robi, bo jest jakaś pamiątka, bo od razu dostajesz zdjęcie z Polaroida i cześć, nie? No i to, co chcę Wam po prostu pokazać z tej strony filozoficznej, jak analizowałem ten projekt tej teorii, że te słabości, które ja widzę, wynikają z tego, że chyba nie do końca, że chyba przeceniamy możliwości specjalizowania się w czymś,
Za bardzo chcemy mieć specjalistów w danej wąskiej kategorii dziedzinie, żeby byli specjalistami, zapominając o tym, że dobrze jest mieć również wiedzę w innych dziedzinach, która będzie dosyć tą wiedzą szeroką, ale nie taką na zasadzie, że o, posłuchałem tutaj jakiegoś mądrego tutaj człowieka z jakimiś jego twierdzeniami i ja będę powtarzał jego twierdzenia. Jeżeli macie jakiegoś człowieka, którego darzycie sympatią, który uważacie jest specjalistą w danym temacie, to ja was zachęcam do tego, żebyście nie uczyli się opierać na jego poglądzie, ale żebyście się nauczyli technik tego, na co on zwraca uwagę, kiedy ocenia dany produkt albo ocenia dane zagadnienie. Tu znowu posłużę się ojcem, ja często go pytam, jeżeli ma jakieś zdania na jakiś temat, że mówi, to na pewno nie, ta skóra na pewno nie, kupowaliśmy. No to ja pytam, ale czemu? Po czym wnioskujesz, że na pewno nie ta skóra? Co powoduje, że widzisz od razu, że ta skóra jest zła, a ta skóra jest w porządku, nie? Bo w ten sposób się uczysz i też się nabywasz jakiegoś rodzaju kompetencji, które mogą okazać się przydatne. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście nie chcieli być po prostu specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie, bo są ludzie, którzy chcą być mistrzem najmniejszej bzdury. Ja zamiast tego wolałbym być, nie wiem, poukładanym, zaawansowanym, no jakoś tak, poukładanym, zaawansowanym średniakiem, ale od wszystkiego, a nie mistrzem tylko i wyłącznie w jednym. Aczkolwiek ktoś mi może zarzucić, że chwila, ale sam mówiłeś, że jedną z najskuteczniejszych technik, jaką jest, to jest technika Protect the MVP. Bo tak mam na przykład, mówiłem, jak się, nie wiem, gra w LoLa, czy jak to było w grze Endera, że wszystkie taktyki Endera polegały na tym, że masz jeden największy laser i wszyscy dookoła służą jako tarcze, żeby chronić tego, który jest najpotężniejszy. No zgadza się, więc tutaj można wskazać jakieś trochę pęknięcie mojej ideologii, aczkolwiek chcę wam wskazać po prostu uwagę na to, że czasem ta metoda Protect, jeżeli chodzi o mnie, inaczej, jeżeli ja bym miał do tego podejść na tej zasadzie z metodą Protect the MVP, takiego opierania się na takim specjaliście, który jest bardzo dobry, o, może inaczej, w Lidze Legend, o której teraz mówiłem i gdzie też mówiłem o tym, że najczęściej, bardzo często jest ta taktyka Protect the MVP tego, który jest tam najlepszym tym graczem. I tak, najbardziej użyteczne są te piki, które mogą służyć do największej ilości do kompozycji. I o ile nie ma jakiegoś aktualnie najbardziej przewalonego piku w danej mecie, który po prostu wygrywa wszystko na danej pozycji, jak na przykład teraz Bran w lesie, no to bierze się te piki, które są zwłaszcza we wczesnej fazie draftu, które są uniwersalne i które mogą służyć do różnych kompozycji. Bo ta wszechstronność jest dużo bardziej cenna niż to, żeby zrobić jakąś skoncentrowaną, specjalistyczną kompozycję w jednym. Raczej gracze chcą, żeby kompozycje zawierały wiele elementów, że w zależności od tego, co się dzieje w danej sytuacji, zwłaszcza ci profesjonalni, można było zagrać w inny sposób, można by się było dostosować do sytuacji tego, jak pójdzie dany mecz. Tak się mogę wybronić. Więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Miło jest mi wam nagrywać, miło, że się słyszymy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.